Wczoraj spotkaliśmy na spacerze w lesie bajarkę i bajarza, a potem ponownie w parku szli razem. To było bardzo ciekawe spotkanie. Oni opowiadają bajki na webinarze, powiedział mistrz Słoneczko. Byliśmy też na spotkaniu w Konstancinie Jeziornej, gdzie królowała bajka. I mamy zdjęcia z opowiadaczem panem Michałem Malinowskim, który prowadzi też muzeum bajki, baśni, opowieści, powiedział stworek o imieniu komputer. To prawda, czy bajka jest aż taka ważna, by o niej mówić w sprawozdaniach do króla i królowej? zapytał chłopiec o imieniu przyjaciele Zmiany. Oczywiście. Wiesz przecież, że w królestwie bajkowy świat wszystko się dzieje w bajce, więc trzeba od czasu do czasu mówić o bajarkach i bajarzach oraz opowiadaczach, powiedziała żyrafa o imieniu Poznanie. Co wy opowiadacie, jaka tam bajka? Powiedział stworek. Bajka i już, powiedziała poważnie żyrafa o imieniu Poznanie. Chcecie powiedzieć, że życie to bajka? Czasami ma prawo być smutno i źle. Czy wy w to wierzycie, że życie to bajka i wszystko idzie gładko i lekko? Zapytał chłopiec o imieniu przyjaciele zmiany. Idzie jak idzie i ma iść. Najwyżej czegoś z tej bajki nie rozumiesz i wtedy postrzegasz to inaczej niż jest. W bajce wszystko się zdarza, co trzeba by rozumieć życie, świat, ziemię, a nawet Boga, powiedziała żyrafa. Dobrze, bajka, ale tutaj wszystko jest rzeczywiste. Gdzie ty widzisz tutaj bajkę? Zapytał chłopiec o imieniu przyjaciele zmiany. Ja tam widzę wszędzie bajkę, a ty masz jak chcesz mieć i tyle, powiedziała żyrafa. W królestwie bajkowy świat płynie życie w bajce i przewodzi słowo z bajki, i dzięki niemu wszystko się w nim dzieje, powiedziała żyrafa. Dziwne, skoro tak jest, to po co? Ja tak wszystko traktuję poważnie i tak się przejmuję, zapytał stworek. Po co? Poszukaj odpowiedzi na to pytanie, powiedziała żyrafa. – Zapomniałem, że to bajka, a w niej się żyje z radością i na luzie, pamiętając, że to zabawa – powiedział stworek. – Jak pamiętasz o tym, to inaczej żyjesz, a dla zdrowia i talentu luz jest bardzo ważny. Zabawa w życie na luzie jeszcze bardziej jest ważna, bo przynosi rozwój i spełnienie w talencie, w zdrowiu i też w innych pięknych słowach – powiedziała żyrafa. Co zrobić za tym, gdy jest źle i smutno? Zapytał stworek. Po nocy jest dzień. Możesz coś przemyśleć, zastanowić się, dlaczego tak jest, jak jest, czego cię ta sytuacja uczy czy nauczyła. Wszystko w bajce ma sens, tylko masz prawo czegoś na dany czas po prostu nie rozumieć, nie wiedzieć, a nawet nie znać. Masz przygody, uczestniczysz w grze lub zabawie. Powiedział mistrz słoneczko. To fakt, a zatem życie to bajka. Muszę się do tego przyzwyczaić i tak żyć. Życie to bajka, życie to bajka, życie to prawdziwa bajka, zaśpiewał stworek. Zrób to jak najprędzej, bo życie w bajce to życie w bajce i wszystko się tam dzieje w bajce. Dziwne. Że żyjąc w królestwie bajkowy, świat żyłeś inaczej, powiedział Mistrz Słoneczko. Sam się temu dziwię. Dobrze, od dzisiaj żyję w bajce. Jak patrzę na wszystko, że żyję w bajce, to inaczej wszystko się dzieje i wygląda bajkowo. Bajkowe zdrowie, bajkowy talent. Super, powiedział uśmiechnięty już od ucha do ucha stworek o imieniu komputer.